O czym to mieliśmy dzisiaj mówić? Ano tak, o pamięci. Pamięć jest jedną z najlepiej przebadanych przez psychologów funkcji poznawczych, albo jak kto woli, części umysłu. Psychologia nie jest jednak nauką zunifikowaną. Istnieje w niej mnóstwo konkurencyjnych ujęć teoretycznych i klasyfikacji, które z różnych perspektyw próbują wyjaśnić czy uporządkować te same zjawiska i wykrywane w eksperymentach efekty. Dlatego nie ma powszechnej zgody co do tego, jakimi rodzajami pamięci dysponuje człowiek oraz inne zwierzęta i czym te formy pamięci dokładnie się od siebie różnią. Być może bałagan ten uda się kiedyś uporządkować, gdy neurobiologia dostarczy nam kompletnej wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób informacje i wspomnienia są zapisywane, przechowywane i odtwarzane przez mózg. Do tego jednak niestety jeszcze bardzo długa droga. Najpopularniejsze klasyfikacje psychologiczne dzielą pamięć pod względem dwóch kryteriów. Pierwsze kryterium dotyczy tego, czy do danego rodzaju pamięci mamy dostęp świadomy i językowy, czy też nie. Drugie kryterium dotyczy tego, jak długo informacje mogą być w danym rodzaju czy systemie pamięci magazynowane. Pierwsze kryterium wyróżnia pamięć deklaratywną oraz niedeklaratywną. Pamięć deklaratywna obejmuje pamięć semantyczną, na przykład pamiętamy, że Paryż jest stolicą Francji, a Dawid Villa był kiedyś zawodnikiem Walencji, oraz pamięć epizodyczną. Pamiętamy własną wizytę w Paryżu albo bramkę Dawida Villi zdobytą z połowy boiska w meczu przeciwko Deportivo La Coruña. Jak łatwo się domyślić, pamięcią deklaratywną posługujemy się świadomie. Nazywa się ją zresztą również czasem pamięcią świadomą albo jawną. Informacje zachowane w pamięci deklaratywnej nie muszą mieć formy językowej. Możemy zapamiętać akcję z meczu czy szczególnie uciążliwą podróż samolotem, ale daje się jej łatwo wyrazić werbalnie. Pamięć niedeklaratywna wiąże się na przykład z rozmaitymi umiejętnościami percepcyjnymi, poznawczymi czy motorycznymi, które robimy nieświadomie. Gdy nauczymy się jeździć na rowerze, pisać na klawiaturze albo grać na fortepianie, nie musimy przypominać sobie, jak to robić, gdy po jakimś czasie będziemy próbować powtórzyć te czynności. Możemy je po prostu wykonać mechanicznie. Do pamięci niedeklaratywnej zalicza się także warunkowanie, które jest jednym z najważniejszych mechanizmów uczenia się w przyrodzie. Pamiętacie pewnie o słynnych psach Pawłowa albo gołębiach Borchusa Skinnera. Warunkowanie klasyczne polega na powiązaniu reakcji fizjologicznej z nowym bodźcem, które wcześniej reakcji tej nie wyzwalał. Psy Pawłowa śliniły się na widok jedzenia, ale jednocześnie rosyjski uczony sygnalizował karmienie dźwiękiem dzwonka. Po jakimś czasie psy śliniły się po samym usłyszeniu dzwonka, nawet jeśli nie towarzyszyło temu podanie pożywienia. Gołębie Skinnera z kolei uczyły się wykonywania rozmaitych czynności, na przykład naciskania przycisku dziobem, pod wpływem arbitralnie dobranych bodźców. Po tym, jak ich zachowania były wzmacniane lub hamowane, oznacza to z grubsza, że gołębie były karane lub nagradzane. Innym przykładem działania pamięci niedeklaratywnej jest tak zwany priming, zwany też efektem torowania. Jeśli wyświetlimy komuś obrazek jajka, ale na zbyt krótki czas, by zaobserwował je świadomie, to osoba taka łatwiej rozpozna wyświetlone potem na krótki czas słowo kura, niż ktoś, komu nie wyświetliliśmy jajka albo wyświetliliśmy dom. Szczególną formą primingu jest efekt zakotwiczenia. Jeśli na bardzo krótki czas wyświetlimy komuś dużą liczbę, a następnie poprosimy go, by oszacował na przykład wysokość wieży Eiffla, to taka osoba przeszacuje tę wysokość. Jeżeli jako torującego bodźca użylibyśmy niewielkiej liczby z kolei, to taka osoba zakotwiczy się na niej i nie doszacuje wysokości wieży Eiffla. Oczywiście zjawisko to nie zadziała u kogoś, kto po prostu zna dokładną wysokość wieży Eiffla. Jeszcze inną formą pamięci niedeklaratywnej są dwa zjawiska będące swoimi przeciwieństwami, czyli habituacja i sensytyzacja. Ta pierwsza polega na przyzwyczajaniu się do jakiegoś bodźca. Na przykład po pewnym czasie przestajemy odczuwać nieprzyjemny zapach albo hałas panujący w pomieszczeniu. Sensytyzacją mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy ktoś, u kogo wielokrotnie wywołamy ból, na przykład rażąc go prądem, nabierze większej wrażliwości na hałas. W przeciwieństwie do warunkowania, habituacja i sensytyzacja określane są jako uczenie się nieasocjacyjne. Polegają one, jak widzieliśmy, jedynie na zmianie wrażliwości zmysłowej pod wpływem odbioru określonych bodźców. Niektórzy badacze kwestionują przynależność primingu i uczenia się nieasocjacyjnego do dziedziny pamięci. Jednak nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy i uznajemy to wszystko za pamięć, musimy przyznać, że pamięć niedeklaratywna nie jest czymś jednolitym. Według drugiego wspomnianego kryterium klasyfikacji, pamięć podzielić możemy na krótkotrwałą i długotrwałą.
Jednym z ważnych podsystemów pamięci krótkotrwałej jest tak zwana pamięć robocza, która poza ograniczeniami czasowymi ma także ograniczoną pojemność. Zwykle mówi się, że można w niej przechować od 4 do 7 różnych elementów. Dlatego większości z nas trudno natychmiast zapamiętać nowy numer telefonu albo numer konta, jeśli jakoś nie zgrupujemy składających się na nie cyfr. Pamięć długotrwała nie ma takich ograniczeń. W podręcznikach do psychologii przeczytać można nawet, że ma ona właściwie nieograniczoną pojemność. Mało kto nauczy się oczywiście na pamięć liczby pi do 100 miejsc po przecinku albo pierwszych 100 stron pana Tadeusza. Ale jednak liczba informacji, które zapamiętujemy w ciągu życia, dotyczących faktów, wydarzeń, relacji społecznych, czy nawet znaczeń słów, jest po prostu olbrzymia. Nawet jeśli wydobycie tych informacji z pamięci często wymaga dużego wysiłku, a po jakimś czasie część z nich ulega zatarciu. Najważniejsze pytania, jakie stawiają psychologowie i neuronaukowcy w kontekście pamięci, dotyczą tego, w jaki sposób informacje z pamięci krótkotrwałej trafiają do pamięci długotrwałej i w jaki sposób są w tej drugiej magazynowane, a potem z niej wydobywane. Sporo jeszcze pozostaje do ustalenia, ale między innymi dzięki badaniom noblisty Erika Kandela wiemy, że trwałe zapamiętywanie wiąże się ze zmianami występującymi na poziomie organizacji mózgu. Kandel wykazał, że u ślimaka morskiego, który nauczył się nowego zachowania, dochodzi do powstawania nowych połączeń między neuronami. Organizm, na którym Kandel prowadził swoje eksperymenty, ma bardzo niewielki mózg, liczący zaledwie 300 neuronów. Wiele jednak wskazuje na to, że na najbardziej ogólnym poziomie w naszych mózgach, liczących aż 86 miliardów komórek nerwowych i drugie tyle innego rodzaju komórek, podczas uczenia się dochodzi do takiego samego procesu jak u morskiego ślimaka, czyli do powstawania albo wzmacniania nowych połączeń między neuronami. Różne rodzaje pamięci wymagają jednak aktywności różnych sieci neuronów i budowy połączeń w różnych częściach mózgu. Nie wszystkie informacje równie łatwo zapamiętywane są w pamięci. Od dawna wiadomo na przykład, że przeżycia, którym towarzyszyły najsilniejsze emocje, są znacznie łatwiej zapisywane w pamięci. Nic więc dziwnego, że większość ludzi twierdzi, że ze wszystkich momentów w życiu najsilniej zapamiętała swój własny ślub lub narodziny pierwszego dziecka. Wiemy też, że w mózgu istnieje specjalny mechanizm zapominania. Nie miałoby to przecież większego sensu, gdybyśmy zapamiętywali wszystkie informacje przetworzone przez nasz mózg w ciągu życia. Mózg wytwarza pewien enzym, fosfatazę białkową 1, który wspomaga zapominanie. Dopiero wielokrotne powtarzanie nauki, zgodnie z rzymską regułą repetitio est mater studiorum, sprawia, że poziom fosfatazy białkowej 1 utrzymywany jest na niskim poziomie, a mózg łatwiej zapisuje nowe informacje. To dowód na to, że nasi nauczyciele i wykładowcy nie kłamali. Naprawdę łatwiej jest się uczyć systematycznie, niż zakuwać w nocy przed egzaminem. Tym bardziej, że sen wydaje się niezbędny w zapamiętywaniu. To właśnie podczas niego ma dochodzić do konsolidacji śladów pamięciowych, czyli zapisywania informacji w pamięci długotrwałej. Spektakularnej wiedzy neurobiologicznej dotyczącej działania pamięci dostarczają przypadki osób, które straciły zdolność zapamiętywania z powodu uszkodzeń mózgu. Na przykład u pacjentów z uszkodzonym lub wyciętym chirurgicznie hipokampem dochodzi do amnezji następczej. Jednym z takich pacjentów był mężczyzna znany najczęściej pod inicjałami HM. Był to zmarły w 2008 roku Amerykanin Henry Gustav Mollison. HM po operacji mózgu nie był zdolny zapamiętać żadnych nowych informacji. Niezliczone ilości razy przedstawiał się tym samym ludziom, których wielokrotnie spotykał po operacji. Już po kilkunastu sekundach zapominał, gdzie jest i po co się tam znajduje. Nie potrafił powtórzyć historii usłyszanej pół minuty wcześniej i nigdy nie nudziło go przeglądanie w kółko tego samego czasopisma. Operacja HM miała miejsce w 1953 roku. Od tego czasu do angielskiego weszło mnóstwo nowych słów. HM nigdy jednak nie nauczył się nimi posługiwać, ani nie uważał ich nawet za sensowne wyrazy. Częściowa amnezja dotyka także ludzi cierpiących na zespół Korsakowa, którego źródłem są uszkodzenia mózgu powiązane z niedoborem witaminy B1. Ich przyczyną może być na przykład alkoholizm. U pacjentów pojawiają się luki w pamięci, a zwłaszcza trudności w zapamiętywaniu świeżych informacji. Aby uspójnić swoje doświadczenia, pacjenci często konfabulują. Sami uzupełniają luki swojej pamięci i dorabiają wyjaśnienia do zdarzeń, które potem uznają za prawdziwe. Nauka zna także kilka przypadków osób obdarzonych wyjątkową pamięcią, np. tzw. pamięcią fotograficzną. Są też sawanci, którzy potrafią zapamiętać melodię usłyszaną pierwszy raz w życiu, a następnie od razu odtworzyć ją na fortepianie. Wydaje się, że mózgi takich osób działają nieco inaczej niż mózgi większości z nas.
W jaki sposób informacje, które normalnie trafiałyby do pamięci roboczej, a potem szybko z niej ulatywały, przechodzą u nich od razu do pamięci trwałej. Są wreszcie ludzie, którzy trenują tzw. sporty pamięciowe i dzięki rozmaitym sztuczkom są w stanie przyswoić np. długie ciągi liczb. Więcej o tym przeczytacie w świetnej rozmowie, jaką z mistrzem świata sportów pamięciowych przeprowadził w Tygodniku Powszechnym na pewno dobrze wam znany Łukasz Lamża. Link do tej rozmowy znajdziecie w opisie filmu. Te wszystkie zjawiska na razie nie są zbyt dobrze jednak poznane, a na pewno nie są zbyt powszechne. Więc zamiast spekulować na temat ich mechanizmów, przyjrzyjmy się lepiej innym spektakularnym zjawiskom, którym wszyscy ulegamy. W 1990 roku Gary Ramona, zajmujący kierownicze stanowisko w cenionej winiarni w kalifornijskim hrabstwie Napa Valley, został oskarżony przez swoją 19-letnią córkę Holly o to, że między 5 a 16 rokiem życia wielokrotnie wykorzystywał ją seksualnie. Gary Ramona zaprzeczał oskarżeniom, ale niewielu dawało mu wiarę. Jego życie runęło w gruzach. Stracił rodzinę, dom i świetnie płatną pracę. Holly wysunęła oskarżenia kilka miesięcy po rozpoczęciu wizyt u pewnej terapeutki, do której trafiła, szukając pomocy w leczeniu bulimii i depresji. Terapeutka przekonała Holly oraz jej matkę, że bulimia najczęściej wywołana jest przez stosunki kazirodcze. Wkrótce potem Holly rozpoczęła u psychiatry terapię odzyskiwania utraconych wspomnień. Właśnie w jej wyniku, będąc pod wpływem hipnozy oraz amobarbitalu, środka uznawanego za serum prawdy, Holly przypomniała sobie szczegółowo, jak ojciec przez lata ją gwałcił. Raz odzyskane wspomnienia nie chciało jej już opuścić. W latach 80. i 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych setki osób takich jak Holly, zwłaszcza kobiet korzystających z opieki terapeutów czy psychiatrów w związku z najróżniejszymi problemami, od bólu głowy po depresję i schizofrenię, zaczęły oskarżać bliskich o molestowanie seksualne w dzieciństwie. Zarzuty pojawiały się po wielu latach właśnie dzięki pomocy terapeutów, którzy potrafili wydobyć z pamięci pacjentów zatarte wspomnienia. Terapeuci twierdzili, że wyparte przeżycia manifestowały się u pacjentów najróżniejszymi problemami zdrowotnymi, a jak głosiły popularne slogany reklamowe samozwańczych ekspertów od przywracania utraconych wspomnień, przypominanie sobie jest pierwszym krokiem do wyleczenia. Więcej niż 1 na 10 takich przypadków był szczególnie drastyczny. Pod wpływem terapii odzyskiwania wspomnień kobiety zaczęły przypominać sobie i dokładnie opisywać, w jaki sposób padły ofiarą satanistycznego kultu, że dokonywano na nich rytualnych gwałtów i rodziły dzieci poczęte wówczas, na których następnie dokonywały rytualnych morderstw. Bardzo często poza samymi ukrytymi wspomnieniami terapeuci wykrywali u pacjentów tzw. osobowość mnogą. Taka diagnoza zgrabnie wyjaśniała, dlaczego przez całe życie pacjentki nie były świadome, że jeszcze do niedawna regularnie padały ofiarą gwałtów. Po prostu przytrafiało się do tej drugiej tożsamości. W rzeczywistości, wbrew liczbie tego rodzaju historii, w Stanach Zjednoczonych sprzed 3-4 dekad nie funkcjonowała żadna siatka satanistycznych pedofilów, ani nie doszło do epidemii rozdwojenia jaźni. Jednak prawdy o całym zjawisku, jak przekonywali w wydanej w 1995 roku książce Making Monsters, Richard Offshey i Ethan Waters, jest równie wstrząsająca. Stosowane na masową skalę psychoanalityczne terapie przywracania utraconych wspomnień w istocie prowadziły do zaszczepienia pacjentom wspomnień o traumatycznych zdarzeniach, które nigdy nie miały miejsca. Trudno wyobrazić sobie skalę spustoszenia wywołaną tymi terapiami w życiu pacjentów i ich rodzin. Nijeden niesłusznie oskarżony trafił do więzienia. Cały ten mechanizm był wyjątkowo przewrotny. Jeśli pacjent zaprzeczał, że cokolwiek z tego, co insynuował terapeuta, miało miejsce, jego reakcję traktowano jako przejaw wyparcia. Jeśli jednak uwierzył w diagnozę, to dlaczego wbrew założeniom terapii jego stan się nie poprawiał? Skonfrontowani z takimi problemami terapeuci uciekali się do stawiania coraz bardziej przerażających diagnoz. Brak poprawy musiał oznaczać, że odzyskany obraz traumy nie był jeszcze pełny. Widocznie nie dochodziło po prostu do gwałtów, ale do gwałtów zbiorowych, wielokrotnie powtarzanych, w ramach obrzędów satanistycznych, których ofiary zmuszano także do morderstw. Każda reakcja pacjenta przemawiała więc za poprawnością diagnozy. W 1994 roku Gary Ramona wygrał bezprecedensowy proces, który wytoczył terapeutom własnej córki, oskarżając ich o wywołanie u niej fałszywych wspomnień. Był to proces, którym udowodniono winę nie tylko konkretnym osobom, ale wręcz całej metodzie odzyskiwania wspomnień, uznanej za szkodliwą i pseudonaukową. Mogłoby się wydawać, że zjawisko fałszywych wspomnień dotyka jedynie specyficzne grupy.
osób, które zgłaszały się do terapeutów, a więc i tak borykały się z problemami psychicznymi albo znajdowały się pod wpływem leków. Jednak wiele badań nad tym zjawiskiem sugeruje, że jest ono zupełnie powszechne. W przykładowym badaniu uczestnicy otrzymują listę kilkunastu powiązanych semantycznie wyrazów, takich jak nici, szpilka, szycie, szpiczasty, ostrze itd., wśród których nie ma jednak kojarzonego z nimi wszystkimi wyrazu, czyli igły. Po krótkim czasie badań mają przypomnieć sobie jak najwięcej zapamiętanych wyrazów, ale otrzymują polecenie, by zapisać tylko te wyrazy, których są absolutnie pewni. Mimo wyraźnych instrukcji, nawet 4 na 10 osób na liście zapamiętanych wyrazów zapisze igła. Uczestnicy innego typu eksperymentów oglądają film, na którym na przykład dochodzi do zabójstwa w zatłoczonym miejscu. Potem czytają raport dotyczący zdarzenia, ale część osób badanych otrzymuje zmanipulowaną wersję. Na przykład kluczowy w zdarzeniu niebieski samochód opisany jest jako biały. Eksperymentatorzy następnie proszą uczestników o przypomnienie sobie koloru samochodu. Ponownie nawet 4 na 10 osób ze zmanipulowanej grupy odpowie, że ten samochód był biały. W bardziej rozbudowanym badaniu przeprowadzonym przez Kimberly Wade z Uniwersytetu Victoria w Wellington i współpracowników, uczestnicy zrekrutowani przez członków rodzin, którzy współpracowali z eksperymentatorami, brali udział w 3 wywiadach. Podczas pierwszej sesji otrzymywali przerobioną fotografię z dzieciństwa, na której lecieli balonem. Następnie proszeni byli o przypomnienie sobie tego fikcyjnego wydarzenia. Większość osób twierdziła, że niczego takiego nie pamięta, ale wówczas eksperymentatorzy symulowali pomoc w wydobywaniu zatartych wspomnień, zachęcając rozmówców do wyobrażenia sobie tej sceny i zadając pytania pomocnicze, które miały jeszcze bardziej zmanipulować ich pamięć. Następnie osoby badane zabierały fotografię, na którą przez kilka dni miały od czasu do czasu zerkać i próbować sobie przypomnieć wydarzenie. Podczas 2 kolejnych spotkań uczestnicy mieli podzielić się wydobytymi wspomnieniami. Niemal połowa z nich podczas 3 wywiadu opisywała, jak to się stało, że w dzieciństwie poleciała balonem. Bardzo się zdziwili, gdy usłyszeli, że nic takiego się nie wydarzyło. Wade i współpracownicy nie bez powodu korzystali z metod przypominających te stosowane przez policję. Ich eksperyment, a także wiele podobnych, zmusza do postawienia pytania o wiarygodność naocznych świadków. Mimo najlepszych chęci mogą oni po prostu nieświadomie ulegać fałszywym wspomnieniom i przyczyniać się do skazywania niewinnych. 100% gwarancji skazania winnego nie daje nawet przyznanie się. Znane są przypadki osób, które podczas przesłuchania przyznawały się do niepopełnionych przez siebie morderstw, a nawet szczegółowo je opisywały. Kluczową rolę w powstawaniu fałszywych wspomnień zdaje się odgrywać wyobraźnia, podsycana przecież podczas przesłuchań przez śledczych, którzy często przedstawiają przesłuchiwanym własną hipotezę na temat sekwencji wydarzeń. Zjawisko to może jeszcze bardziej niepokoić, biorąc pod uwagę to, jak wielką rolę w tworzeniu naszej własnej tożsamości osobowej odgrywa pamięć autobiograficzna, czyli ta gromadząca nasze doświadczenia i wspomnienia. Jeżeli nie jest ona tak dokładna i tak łatwo ulega manipulacjom, to jak się naprawdę jesteśmy? Może tylko nam się wydaje, że mamy słuszne powody, by zarzucać coś innym, albo wypominać sobie zachowanie w sytuacjach sprzed lat. Zjawisko fałszywych wspomnień mówi też sporo o tym, w jaki sposób zachowane w pamięci wspomnienia są wydobywane. Proces ten nie przypomina odtwarzania tekstu czy filmu zapisanego w pamięci komputera, gdzie po prostu za każdym razem otrzymujemy tę samą treść. Odtwarzanie wspomnień, zwłaszcza obejmujących ślady pozostawione przez różne modalności zmysłowe, przypomina raczej posługiwanie się wyobraźnią. Niestety łatwo pomylić fikcję z rzeczywistością. Co ciekawe, zjawisko tworzenia fałszywych wspomnień dotyczy nie tylko ludzi. Kilka lat temu Steve Ramirez i Shu Liu zidentyfikowali grupę neuronów odpowiedzialnych za wspomnienie szoku elektrycznego otrzymanego przez zmodyfikowaną genetycznie mysz w konkretnym pojemniku. Następnie posłużyli się metodami tzw. optogenetyki, to znaczy tak zmodyfikowali genetycznie te neurony, by można je było aktywować za pomocą wiązki lasera w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu myszy do innego pojemnika badacze aktywowali neurony odpowiedzialne za wspomnienie szoku, a mysz zastygała w bezruchu, jakby przypominała sobie, że to miejsce wiąże się z bólem, choć w rzeczywistości w tym konkretnym pojemniku nigdy nie spotkało jej nic złego. Myszy, u których nie aktywowano wspomnień, nie bały się nowego pojemnika. Z kolei neurobiolodzy Southwestern Medical Center w Dallas w USA pochwalili się niedawno na łamach Science zaszczepieniem w mózgach zeberek zwyczajnych pewnych parametrów piosenek, których te ptaki normalnie uczą się od tutorów, czyli naśladując jakiegoś dorosłego osobnika.
Ptaki, które dorosną w izolacji od innych osobników, także komponują swoje piosenki, ale o nieco innych parametrach. W opisanym eksperymencie jedna z cech piosenek, to znaczy długość poszczególnych sylab, została wgrana do mózgów ptaków wychowanych w samotności. Badacze najpierw zidentyfikowali obwód neuronów, który aktywuje się, gdy zyberki uczą się imitować pieśni tutora. Potem, za pomocą specjalnego wirusa, zmodyfikowali go tak, by można go było zdalnie aktywować dzięki stymulacji światłem. Wreszcie, manipulując czasem aktywacji, badacze implantowali ptakom ślady pamięciowe dotyczące długości trwania poszczególnych dźwięków. W efekcie ptaki wychowane bez społecznych kontaktów zaczęły wykonywać piosenki przypominające te, które normalnie nauczyłyby się od tutorów. I to w typowych sytuacjach społecznych, podczas zalotów. Warto z tego wszystkiego zapamiętać dwie rzeczy. Po pierwsze, nie należy za bardzo ufać własnej pamięci, ponieważ zbyt często ona nas zwodzi. Po drugie, film Christophera Nolana Incepcja to wcale nie aż taka fantastyka, jak wydawało się nam jeszcze kilka lat temu.